Aurelko, lubisz dostawać prezenty? Mhm. Bardzo? Tak. A dużo czy mało? Dużo. Na urodziny jak masz, to lubisz dużo, nie? A zobacz teraz, na kogo czekamy, od kogo będziemy dostawać prezenty? Jakie święto teraz będzie? Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego. No i Duch Święty jak wstępuje, to przychodzi z iloma darami? Tyle ile świeczek. No liczysz? 2, 3, 4, 5, 6, 7. No właśnie, 7 Duch darów. Święty, tak, za każdym razem oferuje nam aż 7 darów, czyli 7 prezentów. Dobrze, ale zanim porozmawiamy o tych prezentach, jakie to są, to przypomnijmy sobie, co się stało przed zesłaniem Ducha Świętego. Jezus umarł, tak, został ukrzyżowany. Po 3 dniach zmartwychwstał. Jak zmartwychwstał, to przez 40 dni ukazywał się i apostołom, różnym ludziom, tak? Marii Magdalenie, pamiętasz? Maria Magdalena to jest moja lepsza historia. Potem, co się stało po 40 dniach? Apostołowie przypatrywali w niebo, jak Jezus wstąpi. Wstąpił do nieba, tak. Ale jeszcze zanim zniknął w chmurach, to powiedział apostołom, że mają czekać, na modlitwie trwać, aż otrzymają... Kogo? Ducha Świętego. Prezent Ducha Świętego. I Duch Święty... Wstąpił. Wstąpił po 50 dniach od zmartwychwstania, czyli po 10 dniach od niebowstąpienia, uczniowie wraz z Maryją byli w wieczerniku, trwali na modlitwie. W środku jest Maryja. Tak, modlili się, modlili. Aż w końcu słyszeli szum, powiew wiatru, tak? Zobaczyli, że nad swoimi głowami mają takie jakby języki z ognia i nagle poczuli, że muszą głosić to, co się stało, że muszą mówić o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, że umarł za nasze grzechy. Zaczęli mówić w różnych językach. Poczuli odwagę, moc, poczuli wielką miłość do Pana Boga, czyli otrzymali Ducha Świętego. To przeczytamy sobie jeszcze z Ewangelii, jak to było, dobrze? Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. My też czekamy na Ducha Świętego, aż na nowo ożywi nasze serca. Porozmawiamy sobie teraz o tych prezentach. Tak. I zastanów się, Aurelko, o który najbardziej byś chciała prosić Ducha Świętego, dobrze? Pierwszy dar to położysz przy pierwszej świeczce, mamusia zapali. Jaki to jest dar, mamo? To jest mądrość. Mądrość oznacza, że potrafimy rozpoznać działanie Boga w naszym życiu i możemy Go za to wszystko wielbić. O, ja chcę ten dar. Zobacz następny. Ty położysz karteczkę. To jest dar rozumu. Co to znaczy rozumu? Zaraz Ci powiem, niech to się zapali najpierw. O. Dar rozumu. Dzięki temu darowi możemy odkryć znaczenie tego, co do nas mówi Bóg. I następny dar to jest tutaj, proszę, to jest rada. Rada to znaczy, że to musimy się starać. Teraz nie, tylko że dzięki Radzie Ducha Świętego jesteśmy w stanie rozpoznać co dobre, co złe i wybrać to, co dobre. Kolejny dar, proszę, to jest dar męstwa. Męstwo. Co to znaczy męstwo? To, co dobre, zazwyczaj jest trudne, prawda? Ale żebyśmy mieli też odwagę, żeby robić to, co dobre, to potrzebujemy męstwa od Ducha Świętego. Następny dar. Wiedza. Co to znaczy? Dar wiedzy. Co to znaczy wiedza? Mamuś, że jesteśmy biedni? Nie, wiedza to już coś wiemy, odwiemy. Wiedza pozwala nam rozpoznać, widzieć Pana Boga w innych ludziach. Następny dar to pobożność. Co to znaczy pobożność? Pobożność znaczy po Bożemu. O, zapaliła się. Dar pobożności kieruje nasze myśli w stronę Boga, który jest miłością. Czyli jak mamy dar pobożności, to bardzo często myślimy o Bogu i chcemy przebywać w Jego obecności. Wiesz, Aurelkuś? No i ostatni dar to jest bojaźń Boża. Co to znaczy? Bojaźń Boża to znaczy, że wiemy, jak wielki jest Bóg i ile Mu zawdzięczamy. Jak wielki jest Bóg. Pełen chwały wielki jest Bóg. Godzien chwały wielki, wielki jest Bóg. Jeszcze raz. Jak wielki jest Bóg. Dobra, to który wybiera Aurelka? Ten. Który? Ten. Mądrość, tak? Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!